Witam! W dzisiejszym filmiku chciałem Wam zaprezentować grę pod tytułem Margonem. Więc wpisujemy stronę www.margonem.pl. Klikamy Enter. Ja tu się wyloguję z mojego konta. Dajemy szybką rejestrację. Wpisuję sobie jakikolwiek login. Teraz sobie wpiszę Pono. Hasło. Tam sobie wpiszecie swoje. I sobie wpisujecie własnego maila. Takiego jak macie. I pod koniec akceptujemy regulamin i klikamy dalej. O, właśnie jak widać, tutaj już jest ten login zajęty, czyli dam na przykład Pono 1, 2, 3, 4. No i dalej, dajemy dalej. Ach, kurde. Przepraszam bardzo. O, teraz możemy kliknąć dalej. O, właśnie. Tutaj sobie możemy wybrać pseudonim, możemy wpisać swój własny pseudonim lub dać na generuj. Tutaj możemy sobie wybrać właśnie różne takie pseudonimy żeńskie, na przykład słowiańskie, tutaj jest akurat jedno. Żeńskie fantazy nie ma w ogóle, jak widać. Japońskie, prości mieszkańcy, miłośnicy wiedzy, galowie i wikingowie, orki, toloki i takie tam tym podobne. Następnie wybieramy płeć. No i tutaj właśnie zależy, możemy sobie wybrać kobietę lub mężczyznę. Wybieramy sobie świat. Jak widać, można wybrać sobie różne światy. Klikamy dalej, ja sobie tutaj tylko wybiorę właśnie. O, wybiorę sobie na przykład taki. Klikamy dalej. I tutaj właśnie mamy wybór profesji. Więc mamy wojownika, łowcę, tancerza ostrzy, maga, paladyna oraz tropiciela. Ja na pierwsze co, to bym Wam radził sobie wziąć łowcę, ponieważ bardzo łatwo się nim expi i w ogóle bardzo fajny jest. Dajemy utwórz konto i piszę właśnie: Twoje konto zostało utworzone. Po utworzeniu konta klikamy wejść do gry. Czekamy, aż nam się załaduje. I na początku jesteśmy w wiosce startowej, czyli takie tam właśnie różne potworki o takim naszym levelu. Na przykład króliki, pszczoły, na przykład, nie wiem, jeszcze zależy od jakiej wioski, bo są różne po prostu. Są na przykład lisy i na przykład, no różne po prostu takie potworki. No ja na przykład Wam pokażę tutaj, o, takie tam NPC tak zwane. Tutaj nam zadają questy. Właśnie ci, co zadają questy, to są z takim właśnie tutaj oto znakiem zapytania nad głową. Ja Wam pokażę przykładową walkę na nowym silniku, jak to już mówią. No i tutaj jak nie mamy łuku, to będziemy walić tak jak wuj albo pal. Czyli wojownik albo paladyn, albo tancerz ostrzy. No ja tutaj sobie zaatakuję. I zdobywamy różne takie tam, można sprzedać u NPC-ta. Dajemy zamknij. I Wam jeszcze pokażę, różne są fajne, na przykład strony do Margona, strony fanów. Emargo, można zobaczyć sobie, jak, na jaką daną profesję są dane na przykład itemki. Margony, a jeszcze i w Emargo można zobaczyć sobie listę questów, jakie są, oraz opisy ich. I w Margonem Fan Site różne są też rzeczy, na przykład ekspowiska, na czym ekspić i różne profesje są opisane i w ogóle stroje dla różnych profesji. No i Margo Extend, bardzo fajna też stronka, można sobie tam różne dodatki dodawać do Margonem i takie tam właśnie. I to by było na tyle. Aha, jeszcze Wam pokażę w konfiguracji. W mojej postacie.
Na moich postaciach, jakbyście nie wiedzieli, wybieracie sobie konfigurację jeszcze raz. Moje postacie. Klikacie na postać. Tutaj od 10 levela są dawane te stroje różne. Zachęcam do tej gry, bardzo fajna gra. To dzięki za obejrzenie i na razie.